Nowy dzień, eee, eee, no i my troszeczkę zmęczeni, mieliśmy w nocy prześmieszną sytuację, ponieważ śmieszną, wracaliśmy... Śmieszną jak śmieszną, no. No dla mnie, no nie jest śmieszna, ale wracaliśmy, Ciekawa. wracaliśmy z konferencji... Kardynała eee, Rysia. Tak, który opowiadał o trzeciej fali, czyli o roli świeckich w kościele ale i ta konferencja później. odbyła się w Kutnie, Totalnie wracając, zaczęliśmy. Wracając, i wrót na wracając do historii, był wypadek na autostradzie i staliśmy cztery godziny na autostradzie. Mieliśmy pół godziny do domu i niestety no, mieliśmy. Wróciliśmy o czwartej nad ranem. Wróciliśmy o czwartej nad ranem, mieliśmy północy dzisiaj na autostradzie, ale wstaliśmy ciekawie. po Tak, to, jesteśmy żeby... tutaj dla was. Robił, Nagrać ten odcinek, i ja jestem was. bardzo podekscytowana, bo moim zdaniem będzie bardzo fajnie, bo to jest coś, co mi niesamowicie leży na serduchu. Tak, i też myślę, że jest to mega aktualne w czasie, co się też dzieje w Kościele. Nie? Tak, patrzą, i bardzo pa, ważne dla każdego z, z nas. Tak I tak dla, każdego, dla każdego z nas, więc myślę, że temat bardzo aktualny w kościele, aktualny dla nas, więc cieszymy się, bo chcemy się dzielić z wami tym, co dla nas jest istotne. <laughs> bo takim napięciem, takim napięciem Jezu, czekam, żeby be. powiedzieć, że dzisiaj będziemy mówić o tym, że każdy z nas jest wybrany i każdy z nas jest posłany, i mamy na to niezbite dowody i właśnie inspiracją do tej odcinka. Po pierwsze była konferencja, która się odbyła wczoraj o której mhm. opowiemy później. Oraz książka, e, świeżutka książka Marcina Jakimowicza. Tak. Jesteś jest wybrany. To jest też wydawnictwo artyka, jakoś dużo ostatnio u nas RTCK, bo wczorajsze <grym wydarzenie <grym też organizowało RTCK. <grym> ja. Ale my przyjaźnimy się, mamy dobre relacje, więc no. cieszymy się, że możemy tutaj razem gdzieś podążać za tym, co duch. Działa w kościele. A co jest ta książka, powiedz? Ta książka jest o tym, że jesteś wybrany. Dziękuję. Tak. Ale jest I tutaj tak powinien być nazwę diènt, nie? Tak. Ale jest e... bardzo fajna, ponieważ Marcin tak. zebrał wszystkie takie argumenty, mm -hmm. gdzie ludzie uważają, że oni nie są wybrani tak, i jakie że... argumenty podają, jakie są przeszkody i tak dalej, i tak dalej. I bardzo fajnie odpowiedział na każdy z tych argumentów. Tak, bo myślę, że każdy z nas spotykał się we wspólnocie, że wiele osób dziś powtarzało po prostu. jak... w naszym życiu. I Marcin, jak to mówi, jak mantra po prostu, że nie nadaje się, nie nadaje się i rzucali jakimiś różnymi argumentami. Oczywiście wiele osób we wspólnocie, ale też oczywiście wiele razy pewnie my też tak no, mieliśmy, ja bo, opowiemy o bo tym. jest to bardzo ludzkie. Więc Marcin stwierdził, że wybierze te wszystkie takie najbardziej popularne argumenty, które on gdzieś przez wiele lat słyszał po prostu we wspólnocie. I na podstawie nauczania Kościoła i Pisma Świętego po prostu udowodni, że wcale nie jest tak, jak te nasze argumenty. Że nie jesteśmy Wybrany. często mówią, że nie jesteś wybrany, nie i tutaj w jednym odcinku właśnie wspominałem o tym takim haśle, nie i myślę, że to jest takie klub przewodnie tego, że nie nadajesz się, czyli się nadajesz, nie i mm. jak się patrzy gdzieś na historię wielu Postaci w Piśmie Świętym, no to jest to myślę, że i idealne stwierdzenie. Ja tą książkę, nie wiem czy to jest dobra rekomendacja, pochnąłem w jeden dzień. Po prostu usiadłem, zacząłem czytać. Ci wciągnęła? Wciągnęła mnie i skończyłem czytać tego samego dnia. I myślę, że to jest książka nie do przeczytania raz, ale myślę, że to jest książka, którą warto przeczytać w momencie takiego, myślę, że kryzysu, który no, będzie nas często na naszej drodze drodze spotykał, nie? Ale powiedzmy troszkę więcej właśnie o tym wybraniu. Przeczytaj te rozdziały, które tam są na końcu, tak, bo, żeby, dla mnie, żeby, bo to są właśnie takie argumenty, Niektóre zazwyczaj padają żeby, i o co chodzi. Żeby was przekonać, yy, przeczytam wam spis treści. <laughs> argumenty jesteśmy, zazwyczaj to padają. To jesteśmy w stanie, może RTCK zaprosi nas, żebyśmy Zrobili audiobooka. Gdzież Marcin Jakimowicz jakby Przeczytaj to czytał, proszę. to byłoby genialne. Bo trzeba zaznaczyć, wiem, że tak skacze trochę, ale wybacz mi dzisiaj. No, to jest napisane językiem też Marcina Jakimowicza. Kto zna Marcina, no to no jest wie, genialny. wie, że ma duże takie poczucie humoru, że potrafi opowiadać i tak dalej, więc dlatego myślę, że też super się czyta. Rozdział pierwszy argumenty. Argument pierwszy o przeszłości. Czyli moja drugi. przeszłość przeszkadza mi, tak. żeby Pan Bóg mnie czegoś świata. O niekorzystnych służył. okolicznościach, że no nie mogę, bo nie wiem, bo to, bo tamto. Bo to nie ten moment. Bo to nie ten moment. O słabościach, tak? Czyli brakuje mi Bardzo tego i tego robię O braku fajerwerków i znaków. Czyli nie usłyszałem nigdy w życiu żadnego proroctwa, że Bóg chce ode mnie coś. O zbyt prostej modlitwie, że moja modlitwa nie jest jakaś imponująca, że Czyli nic nie nie ludzie to się, się modlą, ale ja to nie umiem. O niedogodnościach jakichś różnych życiowych, na przykład albo kolejny rozdział, co na to Bóg, co sprawia Bogu przyjemność, kogo Bóg lubi najbardziej. Kto prześladuje Kościół? Która modlitwa jest najskuteczniejsza? No To są pytania, które bardzo często sobie zadajemy. Kolejny rozdział. Z kim do ludzi? Jeden z dziesięciu w gronie szyderców uformowani i rozczarowani. To trzeba przeczytać, żeby zrozumieć. Ale, Ale rozdział czwarty. A co? I to jest myślę, że bardzo... A co? Gdy żyję w ciemności, gdy wiatr wieje w przeciwnym kierunku, gdy ludzie mnie denerwują... Tutaj. Gdy nie widać efektów, gdy zło robi więcej hałasu, gdy stoję pod ścianą, gdy czuję, że nie pasuję, na przykład, do wspólnoty, do miejsca, w którym jestem, gdy dalej zmagam się z grzechem, każdy zmaga się z grzechem, gdy się boję, gdy najchętniej bym się wycofał, gdy sprzeczamy się o władzę, gdy żyję między młotem a kowadłem. I Więc... to wszystko właśnie w takim kontekście różnych myśli, które się pojawiają, tak, gdzie jest... wydaje nam się, że Bóg się nie chce nami posłużyć i, i, i nie jesteśmy przez Niego wybrani. Tak, Marcin, tak jak wspominaliśmy, to cytuję dużo nauczania Kościoła, czy cytuję dużo Pisma Świętego, ale też dużo rozmów z jakimiś naprawdę ludźmi wielkiej wiary, którzy też przez to przechodzili, dochodzili jakoś do... Tych kontrargumentów do, do tego, co zazwyczaj mówimy. Nie? No dobra, ale opowiedz mi na przykład taką sytuację, mhm. czy ty zawsze w swoim życiu uważałeś, że Pan Bóg Cię wybrał? Czy miałeś chwilę zwątpienia? No, albo no, twierdziłeś, że. Ile zwątpienia, tak mi się no. wydaje. Że no. to nie jest tak, że jestem po prostu już teraz tak zbudowany, że nic mi nie dotyka. Chyba u mnie największy problem jest w tym, jak. Jakie argumenty masz jak powiedzieć? Jak sobie myślę, że. Wiesz co, u mnie argumentem jest. I w sumie Marcin tego chyba nie porusza. O. Że jestem człowiekiem takim bardzo introwertycznym i samotniczym, mm -hmm. przez co mam wrażenie, że nie jestem wybrany, bo nie jestem taki ekstrawertyczny, ani że nie jestem taki. Interpersonalny, w sensie taki bardzo do, do ludzi, z ludźmi i, ta, i tak dalej. Że ciężko mi buduje się, znaczy, może nie ciężko się buduje relacje, potrzebuję czasu, żeby zbudować jakąś mm -hmm. relację, nie? Nie jestem dobry w tak zwanych small talkach i, mm -hmm. i tak dalej. I, I potrzebuję po prostu w tym czas, y, czasu, nie? I nie jestem, nie wiem, dobrym mówcą też przez to mam wraż wrażenie, więc nie wiem, co tutaj robię. <śmiech> <śmiech> Ale właśnie mam wrażenie, że to, to mi często przeszkadza, tak? Że nie jestem wybrany, bo nie jestem ekstrawertyczny, nie pociągam za sobą tłumów, nie potrafię wyjść, mhm. mówić płomiennie i tak dalej. I to jest coś, co do mnie często wraca. I nad czym musiałem bardzo pracować. Mam wrażenie, że mam to przepracowane, ale wiadomo, mm. jest to jakaś gdzieś tam furtka, która pewnie przez długi jeszcze czas może zostać mm -hmm. otwarta w moim życiu, przez którą gdzieś tam będą się te myśli, takie mm. te argumenty, że się nie nadaje, gdzieś ciągle próbowały przeciskać. nie? Mm. I myślę, że ciekawy, bo w sumie Marcin nie porusza od, na, na ten temat, nie? Ja myślę, że to co powiedziałeś, to mhm. jest też taka rzecz, też, do której ja mogę trochę nawiązać, wiadomo, mhm. że w innym kontekście, ale mi się wydaje, że to wszystko wiąże się z tym, że my bardzo po prostu ograniczamy Pana Boga mhm. w tym, jak wyobrażamy sobie Jego wybranie do czegoś, bo mam wrażenie, że bardzo często to po prostu chodzi tak naprawdę o porównywanie. Mhm. że z czym ja zawsze miałam taki największy problem, to właśnie z tym, że miałam wrażenie, że Pan Bóg ma swoich ulubieńców mhm. i że właśnie jedni są bardziej wybrani, tak. a drudzy są mniej wybrani. Tak jakbym chciała w ogóle... Um, tak, jakbym w ogóle nie wierzyła, że Pan Bóg kocha każdego tak samo, mhm. że każdy dla, dla niego jest tak samo ważny, tylko że jedni są ważniejsi, a drudzy mniej ważni. I dla mnie to był zawsze taki ogromny ból, że ja chciałam być najważniejsza dla Pana Boga, mhm. tak samo najważniejsza, jak inna osoba. Miałam wrażenie, że ktoś jest do czegoś bardziej wybrany i powołany. I myślę, że to właśnie wynikało z tego, że bardzo się po prostu porównywałam, że miałam wrażenie, że moja misja, moje powołanie. Jakieś zadanie powierzone mi przez Boga, ma być takie, jak innych ludzi, mm. nie? I tak naprawdę też to wszystko, co ty powiedziałeś, mm. to są jakieś takie wyobrażenia, które się pojawiają, bo patrzymy na kogoś innego, nie. Tak. A tak naprawdę jest tyle różnych przestrzeni, w których Pan Bóg nas potrzebuje, do których nas powołuje i wybiera, mm. które w ogóle bardzo często wcale nawet nie są y, związane z kontaktem z ludźmi. Tak. Które dokładnie. nie są związane bo... z mówieniem, ze staniem na scenie. I tak dalej, i tak dalej, nie? Bo myślę, że warto zaznaczyć to, i warto było to zaznaczyć wcześniej, że w tym wybraniu nie chodzi o to, żeby być uh -huh. jakimś, nie wiem, kaznodzieją, nie wiem, ewangelizatorem i tak dalej, i tak dalej, i tak, tak dalej, tak? Chodzi po prostu, że jesteś wybrany i koniec, tak? Na różnych przestrzeniach uh -huh. i Pan Bóg możecie, tak jak tu jest napisane, że w tej książce, książce, że to może chodzić o charyzmato, jakieś inne dary i tak dalej, ale jesteś wybrany i żeby sobie tak. to uświadomić, nie? To Myślę, prawda. że to jest takie Istotne. Bardzo mi się podobała w tej książce his... ja, ja szukam jednego no. słowa, które kiedyś dostałam, bo mi się przypomniało. Dobra. Dobra. Stąd moje grzebanie w telefonie, jakby, co? Bo, tak jak wspominaliśmy, Marcin tam porusza dużo kwestii z Pisma Świętego i no, historię Jonasza, bardzo dobrze, mm. dobrze znana, nie? I Marcin tutaj przechodzi przez całą jego historię, jak Bóg go powoływał, on nie chciał iść do niej, nie wygłosić wreszcie lądował w rybie. Potem jednak stwierdził, że zrobi to, zrobił to i czytamy. Koniec tej historii. I on jest myślę, że też taki bardzo zadziwiający i pokazujący, że Pan Bóg naprawdę jest ponad tymi naszymi jakimiś słabościami, i tym, czego my nie potrafimy my i naszymi grzechami. I tak, przeczytam fragment, bo myślę, że to będzie też pokazywało trochę, jak ta książka w jakim stylu też jest napisana, więc jakiś jeden fragmencie pozwolimy sobie przeczytać. Historia Jonasza. Księga kończy się pięknym dialogiem. Bóg mówi do Jonasza, czy słusznie się gniewasz? A ten odpowiada: tak, gniewam się śmiertelnie. I koniec. Nie ma happy endu. Nie czytamy, że prorok padł ostentacyjnie na kolana, zaszlochał, w ramach skruchy poszedł na pielgrzymkę do Częstochowy, tylko gniewam hmm. się śmiertelnie. Myślę sobie, że jeśli Bóg jest w stanie posłużyć się tak toksycznym w cudzysłowie prorokiem, to jakie argumenty mamy w zanadrzu, aby przekonać go, że nie nadajemy się do tego by głosić. To jest fajne pytanie w sumie, nie, bo mam wrażenie, że tymi czas, czasami tymi naszymi argumentami my staramy się bardziej Pana Boga przekonać do tego, że się nie nadajemy, niż faktycznie się nie nadajemy. Totalnie. Że Pan Bóg e, myślę, że dobrze wie, do czego się nadajemy, do czego się nie nadajemy, tylko my gdzieś próbujemy, próbujemy Pana Boga przekonać. Widzę, że jeszcze szukasz cały czas, więc mogę ja mogę iść, mogę iść dalej na przykład. <grym> dobra, że po prostu nie ma sensu, bo chciałam powiedzieć a propos tej, chciałam powiedzieć świadectwo a propos tego. No dobra, ale to może powiem z głowy, jak pamiętam. <głos> <głos> Czyli może być różnie. <noise> ja myślę, że to, nawiązując do tego, co ty powiedziałeś, ja myślę, że to jest w ogóle prawda, że my chcemy po prostu Pana boga sami gdzieś bardziej przekonać, mm -hmm. do tego, że się nie nadajemy. Ale ja na przykład, jak. To nie to chciałam powiedzieć, ale powiem to teraz, tak. że ja na przykład, jak widzę tą historię Jonasza, mm -hmm. to ja totalnie widzę historię z naszego życia, kiedy Bóg na przykład się do czegoś powołuje. Mm -hmm. I na przykład. Masz takie poczucie Ducha Świętego, że cię na przykład do czegoś zaprasza, na takiej mhm. zasadzie, że czujesz, że ej, podejdź na przykład do tej osoby i powiedz jej o, moje, o mojej miłości, nie? że tą osobę bardzo mocno kocham, albo zrób teraz to, albo zrób teraz to i tak dalej, i tak dalej. I z jednej strony rodzi w nas się takie pragnienie. Mhm chcę to zrobić, tak. bo może być z tego coś wielkiego, niesamowitego i że ktoś może być taki dotknięty miłością Pana Boga i chce sprawdzić w ogóle, co się zadzieje, a z drugiej strony jest, z, z drugiej strony jest w Tobie taki lęk i taka obawa, mhm. że rodzi się w Tobie to podwójne uczucie. Z jednej strony chcesz, a z drugiej strony, chcesz mhm. uciec. I dziękuję, że Bogu, Boże, dziękuję Ci, że mnie wybrałeś, i że chcesz teraz, żebym coś zrobił w Twoim imieniu, a z drugiej strony masz takie Boże, czemu znowu każesz mi coś robić. Mhm. I czemu znowu muszę się wystawić na ośmieszenie, na ryzyko i tak dalej. Ja mam wrażenie, że jak czytam tą historię Jonasza, to że to jest troszkę o tym. Mhm. Że z jednej strony, chcemy. A z drugiej strony mamy jakieś obawy, i szukamy właśnie wielu argumentów, że nie, to nie jest ten moment, że nie, może potem, tak. a że może kiedy indziej i coś takiego, coś takiego. Ale myślę, że to, o czym chciałam powiedzieć. To ja pamiętam właśnie, jak kiedyś podczas jednych rekolekcji podszedł do mnie nasz kolega, który też jest psychoterapeutą mhm. i, i on przyjechał też na te rekolekcje mówić świadectwo i, i, i nauczania. I pamiętam, że on kiedyś podszedł do mnie i powiedział, że ma takie przeświadczenie, że Bóg mi mówi, że, że nie jestem mniej ważna, mhm. że jestem dla niego tak samo ważna, i że jestem jego ulubienicą. Mm -hmm. I pamiętam, że mnie to wtedy tak na maksa rozwaliło, bo ja sobie w ogóle nie zdawałam sprawy z tego, że w ogóle we mnie pojawiały się takie uczucia. Mm -hmm. Że miałam takie uczucie takiej gorszości i. I, I właśnie to, co wspominała mnie, tak. że Bóg nie kocha mnie tak samo jak innych. Pan Bóg nie stopniuje wybrania też, nie? Tak. I ja po prostu też się tak popłakałam, i, i to dla mnie było takie nie. mega, mega ważne. Właśnie, że po pierwsze ktoś zauważył i nazwał to mhm. konkretnie, nie? Ej, ty tak masz. I ja tak jakby wtedy przed sobą się przyznałam, faktycznie, mhm. jest ten problem we mnie. No i z tym słowem też przyszło takie uleczenie, nie? Tak. Że... tak, tak. Mm. Irminka, jak ty w ogóle możesz tak mówić, możesz tak patrzeć na siebie, nie? Tak, nieźle. Nieźle, pamiętam. Pamiętam ten moment. Więc widzicie, wiele rzeczy może naprawdę uzdrowić naszych myśli i, tak. i wiele takich zranień, które nosimy w sercu, nie? Więc warto, jak coś czujemy w sercu, podchodzić, podchodzić tak. do osób, bo to dla nich może być, być e, cenne. No ale Jonasz nie był jedynym takim przykładem. No Janusz. Janusz, Janusz. <ścoughs> Janusz Jonasz. E, no kolejnym takim super przykładem jest Eliasz, nie? No i myślę, że to jest taki już top, top, nie? W sensie no, Eliasz, mm. prorok nad prorokami. Gdy nie wiem, Jezus się przemienił na górze, no to się objawił Mojżesz, symbol prawa, i Eliasz, prorok. Taki wyjątkowy, nie? No, miał swoje też za uszami nieźle, nie? I nie był idealnym człowiekiem, tak? Jak e, zrobił coś nie na Boże słowo, bo myślał, że robi na Boże słowo coś. On miał super relacje z Panem Bogiem, tak? No. Pan Bóg objawiał mu się w różne w ogniu, w trzęsieniu ziemi, i tak dalej, ale potrafił mimo tych rzeczy, że się pojawiły w pewnym momencie, wyczuć, że jednak tym razem się pojawił w lekkim powiewie. Nie? Przepraszam, może tak to, to mi się przypomniał tak. fragment z tej książki no. Marcina. Marcin tam mówi, że z jednej strony że on strasznie nie lubi tej piosenki w lekkim powie przychodzisz tak. do mnie, bo jak się zgadza z pierwszym tym fragmentem, że w lekkim powie przychodzisz do mnie, to nie zgadza się z tym, nie że Bóg przez nie ogromnie. i nie tak. przez ogień. i właśnie wspomniałeś o tym. tak tak so, tak, no, tak no, że dalej. lepiej nie mówmy panu Bogu, jak ma przychodzić nie, tak, bo tak, bo on najlepiej nie działać i Eliasz był święcie przekonany, że robi to, co pan Bóg od, od niego od, niego, od niego chce, nie? a on tego nie robił, popadał w jakieś depresje hmm. i mówił panu Bogu no, ale chciałeś tego ode mnie. Pan Bóg mówi, w ogóle nie chciałem tego, te, te, tego od ciebie, nie, więc no, każdemu zdarzają się jakieś no, tak, gorsze, ja kucham, gorsze sytuacje. Mm, nie? Ja mam tą właśnie scenę, i ja w ogóle uwielbiam ten fragment, kiedy właśnie Eliasz staje do konkurencji mhm. z prorokami, kapłanami. Em, Eee, voilà. Tak, z, właśnie króla Ahaba no. eee, i, i oni tam mają tę konkurencję, że jedni się modlą i proszą Boga, mm -hmm. żeby na ofiarę spadł ogień eee, i nic się nie dzieje i potem Eliasz się modli, on jeden sam jeszcze tę ofiarę podlewa wodą, mm -hmm. eee, zanosi błagania do Boga. No, i Bóg y, spuszcza y, ogień na tą ofiarę. Tak. Dzieje się niesamowita historia, bo ludzie automatycznie y, zaczynają y, uwielbiać Pana Boga, oddawać mhm. mu chwałę, za to, że to jest Bogiem, że jest wielki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę dzieje się taka niesamowita rzecz. Mhm. Wielki cud. E, wielki cud. W ogóle tyle ludzi się nawróciło i, i zwróciło ku Bogu, a dosłownie rozdział dalej. On zaczyna mieć wątpliwości, zaczyna się bać, mhm. zaczyna uciekać i tak dalej i tak dalej, co doprowadza właśnie do tego momentu, kiedy Bóg w lekkim powieści. Ale to jest takie niesamowite, że po tak. prostu w jednej chwili możesz widzieć niesamowite cuda mhm. i Bóg może ci się obierać z wielką mocą, a za chwilę nagle czujesz się Przybity. Taki zalękniony, przybity tak. i tak dalej, że zaczynasz uciekać, że w sumie to masz pretensje do Pana Boga. Ale to tylko pokazuje to, że Bóg cały czas nas na nowo wybiera, wybiera i wybiera. Ja też na przykład miałam w swoim życiu takie momenty, gdzie myślałam, że skoro ja Boga zawiodłam, to Bóg już nie będzie chciał się mną posłużyć. Tak. I myślę, że to też jest taki duży problem, że często. Bardziej nie potrafimy sobie wybaczyć niż w ogóle Bóg, nie? że Bóg Pan nam już Bóg... wybaczył, dla niego to jest okej: okay, Ma już dla nas nowe zadanie, nowe powołanie, chce nas gdzieś tam dalej, 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 a my jeszcze tkwimy w tym, gdzie go zawiedliśmy. I, tego i Pan że Bóg to... nas wy wybiera jeszcze, wy wybrał przez założenie świata, no, tak. żebyśmy nie zdążyli zgrzeszyć. No, tak, <laughs> tak naprawdę. A tak, co do Eliasza, to jest jeszcze mam taki ulubiony fragment. No. Bardzo, bardzo lubi, to bardziej taki humorystyczny, jak tam. Marcin rozmawia z jakimś siedem karmelitą i się pyta go właśnie, czemu Eliasz jest, nawiązując do Eliasza, dla nich takim mm. bardzo istotnym, istotną postacią w ich duchowości. No i ten karmelita tłumaczy, po pierwsze, wstał, zjadł i znowu się położył. <grym> jak ty. To jest pierwszy argument, jak ja. Po drugie, jak był ówdowy, powiedział daj najpierw mi jeść. <grym> to jest drugi argument. A trzeci, że naigrywał się z Proroków Balama, ba więc bardzo się odnajduje w tym, w tym proroków, w, w tych trzech argumentach. To taki bardziej no. humorystyczny fragment, si, 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 si. ale bardziej, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się spodobał. A dla mnie to jest w ogóle też takie super ciekawe zawsze, że nie dość, że na przykład. E sami mamy wątpliwości do siebie, czy jesteśmy wybrani, to jeszcze podważamy wybranie innych ludzi, nie? A, no to tak, że to prawda. Często jest tak, że jak to, że Pan Bóg go używa, że Pan Bóg chce z nim posłużyć i tak dalej, i tak dalej. I też mi się zawsze właśnie kojarzy ten fragment z dziejów apostolskich, mhm. rozdział dziewiąty, kiedy Bóg mówi do Ananiasza, idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o szawła starsu. Mhm. No i jaka była pierwsza reakcja Ananiasza? Panie, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim W Jerozolimie. Ostatecznie wstał i poszedł, mhm. prawda, i nałożył ręce na. Na no, ale, swoje musiał, ale to jest takie niesamowite nie, tak. że nie dość, że mamy wątpliwości do tego że Pan Bóg nam się może posłużyć i nas w ogóle wybiera i powołuje to jeszcze bardzo często a może nawet jeszcze częściej mamy pretensje, nie. że Pan Bóg się posługuje tymi tam tymi lepiej wiemy kogo Pan Bóg powinien naprawdę wybrać naprawdę chyba na palcach jednej ręki można zliczyć postacie z Pisma Świętego które gdzieś nie popełniły jakiegoś takiego ja nie wiem czy są takie błędy nie no Mojżesz to <laughs> nie wszedł do, zi do ziemi obiecanej, więc. No ale chyba, chyba to... nie z jego winy. No trochę z jego, trochę nie z jego. No <laughs> Kto tam nie teraz wie. Nie teraz o tym mówić. Ale no to tak, to właśnie tak w skrócie o tej książce polecamy. Oczywiście link będzie e, w opisie. Nie zapomnimy, ostatnio nie zapomnieliśmy, więc polecamy, jest to nowość, wyszła w, w tamtym tygodniu, więc myślę, że naprawdę warto. Że ale warto. powiedzmy teraz już o trzeciej fali trzecia fala tak. i o konferencji wczoraj, wczoraj byliśmy na konferencji kardynała kardynała Kardynał. Grzegorz no. E, no to były trzy godziny słuchania, tak naprawdę. Ale bo super, dwie sesje super, po półtorej super. godziny, ale ja jak słucham kardynała bardzo Rysia, to bardzo nas to podotykało. Mimo, że byłem zmęczony, to po prostu słuchałem tak po prostu z otwartymi oczami cały czas. Nie, nie zasypiałem, a Jermyka wie, że mam tendencję do zasypiania. Tak, patrzyłam, że zasypiał, nie zasypiał. Zrobiłem dużo notatek, zrobiłem bardzo dużo ja notatek. Też. To, jest, to jest jak na mnie naprawdę wow. Nie pamiętam kiedy, na studiach tyle notatek nie robiłem. Tak. To wszystko przez. 3 to tak, to wszystko przez 3 godziny. I właśnie teraz Wam to przeczytamy. Nie. Yes. <laughs> nie, nie przeczytamy. Tak, ale. Skąd w ogóle wziął się temat tej konferencji? Bo eee, no to była zaczę... trzecia fala rola świeckich w Kościele. Tak, tak, nie? Się na, tak się nazywało to wszystko. To się trochę wzięło też w ogóle z chwała mu, tak? Z, z Łodzi. Eee, no, w opisie tego wydarzenia było, że to gdzieś, tak, 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 gdzieś tak, tam tak. ich zainteresowało. Ale myślałam, że wogó... powiesz, skąd się wzięło w ogóle... w ogóle to stwierdzenie trzeciej fali? No to do, te, do, te, do, tego, do, do tego dojdziemy wszystkiego. No ale właśnie kardynał eee, Ryć, właśnie na chwałę mu w Łodzi, wspominał o tym, ale tak bardzo wspominał po prostu, że trzecia fala to fala świeckich i nie było to rozwiniętych i gdzieś właśnie wydawnictwo RTCK zapragnęło trochę rozwinąć ten temat, no i został rozwinięty prze bardzo, ale o, o co chodzi w trzeciej fali? Gdzieś e, kardynał Ryś cytuje w tym momencie kardynała Raniero Cantalamese, który właśnie tak dzieli na takie prze, przebudzenia w kościele na takie trzy fale. I pierwszą falą e, według Kardynała Cantalamesso, to było taki czwarty wiek około. Tak, bo on tam zaznaczył, że nie mówi o. Nie mówi o tym pierwszym kościele, O pierwszym kościele apostolskim tym, i tak, tak dalej, tak, nie? Tak, Ale tak. o takich gdzieś bo przebudzeniach. No i on mówi, że taki no czwarty, no nawet no do X wieku, zależy, zależy w którym terytorium. miejscu kościół był że to takie przebudzenie wśród mnichów e, osób, które żyły w, e, właśnie w takich e, klasztorach e, mon, e, monastycznych. monastycznych, tak. I to dawał przykład właśnie Świętego Marcina Sturz. Bardzo mi się Ty. spodobał ten przykład, który właśnie był mnichem, ale został biskupem. Bo kościół Wojciecha zał... Świętego, nie świętego na, Wojciecha na terenach Polski, że właśnie że kościół zauważył, że wśród mnichów jest naprawdę jakieś takie duże namaszczenie. Tak, czyli na oni że żyli takim przebudzeniem po prostu, że żyją bardzo ewangelicznie, żyją w duchu tak bardzo mocno, że wsłuchują się w to, co, to, co duch mówi, nie? Druga fala to było takie przebudzenie zakony. i to, to, to dwa główne wielkie zakony, zakon franciszkański i zakon dominikański. dominikański. Jestem z parafii franciszkańskiej, więc jak na razie pierwsza i druga fala się u mnie... Ale chodzimy do dominikanów, więc... Ale chodzimy do dominikanów, więc <laughs> pierwsza i druga fala się u mnie zgadza, tak. No i to, co zrobiły te postacie świętego Franciszka i Świętego Dominika, nie, mhm. że to przebudzenie przyszło, nie, że te czasy, to był chyba XIII wiek w kościele, no też nie były kolorowe. Nam się wydaje, że w dzisiejszych czasach tak, a że rozpoznali taką po prostu potrzebę, tak, i gdzie się i tak naprawdę takie. coś jest tak fajnie chyba w tej książce napisane, że jedno tak, jednego człowieka po prostu tak. miało wpływ na tyle innych no tak. na historię, na tyle ludzie, no, to jest w ogóle nie Bo Tak naprawdę nie, nie wiem, klasztory franciszkańskie na Antarktydzie są chyba czy, tak, gdzieś na wrażenie, czy gdzieś, twoje, nie Tak, jak masz wrażenie, że twoje tak nie ma znaczenia, a to tak. zobacz na A to, to wyszło od jednego człowieka, tak. nie, a klasztory franciszkańskie i zakony franciszkańskie no, są robotę. po całym świecie, nie? To no trzecia fala. Tak... No i trzecia fala, właśnie. I tutaj kardynał Mesa mówi, że to jest rola. Świeckich teraz w Kościele, nie? że ona jest taka bardzo istotna i że Kościół już zaczął to zauważać w Soborze, na Soborze Watykańskim II i też na synodach kolejnych po tym Soborze Watykańskim II. I wiele papieży też to zauważało: Paweł VI, Jan Paweł II, no i teraz Franciszek też nie mhm. o, tym, o tym zauważa. To, to zauważa, i kardynał Ryś bardzo rozbudował ten temat, cytując właśnie wiele adhortacji Jana Pawła II. No, głównie skupiał się na adhortacji Jana Pawła II, Christian Fidelis Leici. No i na tym, co Franciszek mówił, czy Paweł VI, nie? Tak, ale właśnie w tej adhortacji. E, Christian super, Fidelis, tak? Tak, super jest nawiązanie też do Ewangelii. Tak, która mm. była też w niedzielę czytana tak, w ogóle na mszy ta adhortacja, świętej. to jest adhortacja, nie? Tak. Adhortacja w ogóle się zaczyna od tej ewangelii, nie? że. Jest jeszcze. Ale... Tak, tak, tak. Ja też sprawdzę. Ja mam chyba No to ja w takim razie opowiem ja o winnicy. <grym> to ty mów. Bo y, to jest takie niesamowite. Y, tak, adhortacja. adhortacja. O powołaniu nie? i misji świeckich w kościele y, i w świecie. To myślę, że jest ważne 20 lat po Soborze Watykańskim II to jest 1988 rok, żebyśmy byli tacy konkretni. Tak. No. no e, I super, właśnie nawiązał do tej winnicy, bo to się może takie wydawać, nie? bo pewnie, pewnie gra mm -hmm. tą Ewangelię, gdzie gospodarz wyszedł i o godzinie 3, o godzinie 6, o godzinie 11. 9 jeszcze. 3, 6, 9, 11. 3, 6, 9, 11. Mm -hmm. Może 3, 9, 11? 3, 6, 9, 11. Czekajcie, bo ja mam mój Oremus, który kocham i w którym mam wszystko, zawsze. Kojarzycie się Oremus? Polecam. Yy, o godzinie 3. 6, o 6. 9. 5, 11. <grywa> wow! Kto by pomyślał? No w sumie tak, tak straszno się zmieniała cztery razy. Ma to wszystko sens. No i wychodził i po prostu zapraszał, powoływał mhm. robotników, żeby przyszli pracować w Winnicy i to, co tak fajnie podkreśla też Jan Paweł II, to to, mhm. że Winnica to jest po prostu cały świat i że go gospodarz jak podchodził i mówił, to mówił idźcie i wy, idźcie i wy, co tak bardzo mocno pokazuje, mm. że każdy z nas jest po prostu powołany, nie? Tak, że nieważne nie ma... o której godzinie, nieważne w którym czasie jesteśmy, w którym momencie, to co mówiłem właśnie mm. też, nie? Mi się to też tak kojarzy, że no wybranie nie jest jakoś przez Pana Boga tutaj stawiane, że są wybrania takie, wybrania takie, wybrania takie, bo jak zobaczymy, każdy dostał tyle samo, koniec końców, nie? Tak i niesamowite jest po prostu w tym wszystkim to, że w momencie, kiedy on wychodził mhm. e, e, powoływać tych mhm. robotników do pracy, zapraszać ich, to tak naprawdę ta e, natarczywość gospodarza się zwiększała. Mhm. Że przy godzinie 11 jest użyte takie fajne słowo, że on spotkał innych stojących, i greckie słowo, które, które odpowiada temu, to jest słowo Heuren. I mhm. to znaczy, że on znalazł, że po prostu to mhm. nie był przypadek, że on po prostu wychodził i po prostu szukał, szukał, szukał go, może teraz powołać, i że chciał tak naprawdę powołać i zaprosić każde mhm. każdego tak. do pracy w tej winnicy. I że też słowo, które tam jest użyte jako gospodarz, to nie jest tak jakby w odniesieniu do biznesu. Tylko to jest pater familias, mm -hmm. czyli ten Ojciec gospodarz, rodziny, tak. tak, czyli po prostu ten gospodarz miał takie bardzo, takiego ducha ojcowskiego mm -hmm. i on miał takie bardzo ojcowskie serce. Co za tym idzie, a miało być to, że on po prostu miał przeświadczenie, i wierzył w to, że każdy do tej pracy się nadaje. Mm -hmm. Że po prostu nie ma osoby, której się do tej pracy nie nadaje, nie? I nieważne, czy tak naprawdę o godzinie trzeciej odpowiedziałeś na to wezwanie, czy o godzinie szóstej odpowiedziałeś, czy o dziewiątej, czy o jedenastej, że dla niego to nie miało znaczenia, mm -hmm. po prostu byle byś odpowiedział, nie? I nawet jeżeli kiedyś powiedziałeś Bogu nie, a teraz po prostu wydaje ci się, że jest za późno, to ten fragment pokazuje, że nie jest tak, za późno. bo to totalnie nie jest hmm. o biznesie, bo biznesowo to się nie opłacało zatrudnić kogoś na, na godzinę od nara, nie? Tak. To, to, to nie jest totalnie o tym. Fajne jest też to, co powiedziałaś, nie wiem, czy to też tak mocno wybrzmiało, że winicą nie jest Kościół, tylko winicą jest cały, cały świat. świat tak. I to Jan Paweł II pisze w tej adhortacji, nie? A. Gdzieś często no, w słowie Bożym mm. winnica jest symbolem ludu Bożego, właśnie, no, kościoła tak. i tak dalej, nie? A Jan w II mówi, że to jest cały świat. I ja ta tortura jest, nie? Że właśnie, że świecy dla kościoła i dla świata. Tak. Żeby nie zapominać o tym, nie? Bo e, gdzieś tutaj, no nawet ten tytuł Rola Świeckich mm. w Kościele mm. e, była się nazywała ta konferencja. Myślę, że powinno być rola Świeckich w Kościele i w świecie, nie? Mm. I kardynał Ryś bardzo często to zaznaczał. Że księża mają swoją rolę w kościele i oni kręcą się wokół tego wszystkiego, nie, a świeccy kręcą się i wokół kościoła trochę, ale też wokół, wokół świata. Nie? I nam, przynajmniej mi często ta rola świecki w kościele, właśnie kojarzyła się, że my mamy bardziej zaangażować się w kościół, być bardziej w kościele, bardziej pomagać w kościele, robić jakieś mm. rzeczy, rzeczy w kościele. To tak naprawdę chodzi o to, żeby w kościele czerpać, ale żeby z kościoła wychodzić mm. do, do świata, nie? Tak, to co właśnie tak fajnie powiedział, że słowo świecki mm -hmm. to nie oznacza nieduchowny, że mm -hmm. osoba świecka to jest osoba, która jest powołana i posłana głównie do tego, żeby po prostu głosić Ewangelię w świecie. Mm -hmm. I też takie były wypisane w tej adhortacji takie fajne pokusy, mm -hmm. z czego wynika, że po prostu nie idziemy do świata. I mm -hmm. właśnie jako pierwszą było to, że. Tak bardzo angażujemy się w życie kościelne, mm -hmm. że po prostu nie zauważamy tego, żeby iść i głosić też w świecie, tak. nie? I, i, I to jest takie mega kluczowe, i to się bardzo często przewija w tej atwartacji, że się o tym mówił, mm -hmm. że e, niesamowicie ważne jest to, żebyśmy po prostu szli do tego miejsca który jest taką naszą codziennością, że bardzo często tak. demonizujemy świat. A kardynał Rhys oddemonizował moim zdaniem mm -hmm. ten świat, co strasznie mi w ogóle ucieszyło. Na takiej zasadzie, żeby zauważyć, że to miejsce naszego posłania to jest właśnie Kultura, mm -hmm. miejsca, rozrywki, tak, gospodarka, tam, mm -hmm. polityka, nasza praca, że to są po prostu te miejsca, w których mamy iść i, i świecić. nie? Tak, tak, tak. To, co było też myślę, że takie mocne, czy zgubiłem miejsce. zaraz to ja ją mam w z, takim z, razie zaraz że dalej, dalej. Zaraz się znajdę. No. Bo moim zdaniem to jest takie niesamowicie kluczowe i to się trochę odnosi do tego, co ty powiedziałeś mm -hmm. a propos wybrania i powołania, mm -hmm. że nam bardzo często się wydaje. Że mm, nasz sposób ewangelizacji czy naszego powołania mm -hmm. to jest taki, że nie wiem, stoimy y, w kościele przed y, ludźmi i głosimy, i opowiadamy, mm -hmm. i się modlimy, i prowadzimy <coughs> uwielbienie, i mm -hmm. że jak Pan Bóg nas wybiera, namaszcza to do tego, że po prostu służymy w kościele, mm -hmm. i że jak tego nie robimy, i nie widzimy czegoś takiego w naszym życiu, to mamy wrażenie, że nie jesteśmy wybrani, i że my to w sumie nie mamy jak Boga nieść ludziom, mm -hmm. nie? Że nie mamy jak Go głosić i tak dalej, że nie mamy przestrzeni, nie wiem, żeby się modlić i tak dalej. A codziennie naprawdę mamy tyle okazji, mm -hmm. żeby zanieść tą miłość Boga innym ludziom. Gdzie to jest po gdzie prostu. Jesteśmy, nie? Tak. I jestem po prostu pewna, że w momencie, kiedy znajdziemy się w miejscu naszego powołania, mm -hmm. do tego, do czego nas Bóg powołuje, a nie do tego gdzie nam, nie wiem, nam się wydaje albo że do kogoś się porównujemy, to wtedy zobaczymy, że naprawdę jesteśmy super spełnieni, tak. je? Że to, co ja pewnie niejednokrotnie powtarzam, że kocham widzieć, jak Pan Bóg działa w kościele, mhm. jak dotyka ludzi, jak ludzi uzdrawia, ale jak widzę to samo w moim miejscu w pracy, mhm. w którym się znajduję, to to jest dla mnie tak niesamowicie ważne i do tego tak, tak moje serce płonie, mhm. że to jest dla mnie coś... O wiele, o wiele ważniejszego, nie? Mhm. I że w tym wszystkim o to chodzi, żeby znaleźć takie no, naprawdę Twoje miejsce wybrania i powołanie, do czego Ciebie wybiera Pan Bóg. Nie żeby wchodzić w jakąś kalkę mhm. kogoś innego wybrania. I że to też jest takie super właśnie w tym fragmencie, w tej Ewangelii, że gospodarz wychodzi. I powołuje w godzinach modlitwy, czyli w godzinach, w których się modlono. Mhm. O tych godzinach po prostu stawano do modlitwy, tak. nie? I, i, I to tak fajnie pokazuje, że godzina Twojego posłania to jest godzina, w której stajesz na modlitwie, że to mhm. się wszystko zaczyna na modlitwie, że wtedy Pan Bóg Cię wybiera, posyła, powołuje mhm. do czegoś. I jeżeli nie czujesz tego, tak. jeżeli nie, nie, nie czujesz na zasadzie, nie słyszysz, nie widzisz, nie odbierasz mm -hmm. od Pana Boga, no to tak biskup się powiedział, to chyba to jest w ad no. może zapisane, że jest pytanie po prostu o jakąś twojej modlitwy. Mm -hmm. Że skoro stajesz przed Bogiem i rozmawiasz z Nim, nic nie słyszę. nie, 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 nie ma czujesz posłania. tego powołania, no bo nie widzisz, że to jest pytanie jakieś jakiejś swojej tak. Litwy, że to jest może obszar, o który trzeba zadbać. Tak, to, to co mówiłaś też właśnie o świecie i o tych rzeczach, nie? To biskup byś taki fajny dał obraz twarzy, mhm. nie? I że twarz ma dwa profile i my też powinniśmy mieć takie dwa profile, nie? Şre, że jeden taki profil misjonarski, ale też profil u, 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 ucznia, ucznia, nie? I że nie może być nie możemy być albo tylko uczniami, albo tylko misjonarzami. Tak? Musimy być uczniami i misjonarzami, tak? W sensie uczniami, czyli też czerpać, wzrastać. On dużo też mówił o wspólnocie, ale też nie będziemy o tym nawiązywać. Mm, tak? może mówił, że wspólnota to komunia, komunia się tłumaczy jako różnorodność darów, nie? No to też coś pokazuje, czym jest wspólnota. Nie będziemy i... nawiązywać do tego, ale powiem. Ale ja powiedziałem bardzo krótko, bo jestem bardzo konkretny, tak? ale wracając do tych profili, nie? no właśnie ten e, profil uczniowski, że musimy być uczniami. Cały czas wzrastać, nie, ale też ten profil misyjny, że mamy iść do świata po prostu mm. i gdzieś dawać to, co my wynosimy tak. z kościoła. Jedną też taką bardzo mocną rzecz, którą powiedział kardynał Ryś, że to, jak jest świat, pokazuje kondycję naszej wiary, kondycję naszego kościoła. I to mnie tak trochę zmiotło, nie i dało mi bardzo do myślenia. Tak, bo bardzo często patrzymy na to, że e... Że tak jakby kon odzwierciedleniem kondycji naszej mm. wiary jest kondycja kościoła. Tak. Nie, jeżeli w kościele jest źle i kościół wygląda źle, to wiara w ogóle nie wiem, w naszym kraju, w naszym świecie leży. Mm -hmm. On tak fajnie powiedział, że e, odzwierciedleniem wiary jest kondycja całego mm -hmm. świata, nie tylko kościoła. I to tak. w ogóle super pokazuje. I to mi się tak mega łączy z tym, że takie no jest, było zadanie Chrystusa, mm -hmm. że on pojednać cały świat ze sobą. Mm. I pojednać cały świat z Bogiem. Mm -hmm. I to właśnie ci nagle pokazuje taką globalność tego, nie, że naprawdę to nie jest tak, że kościół sobie, a świat sobie. Tak. Tylko, że my jesteśmy jedną częścią, że ten podział jest jakiś taki w ogóle na maksa mm. sztuczny. Że Bóg wybrał mm. cały świat i kocha cały świat. Tak, nie? tak, 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 tak. I to dla mnie było też takie ło, wow, że jak patrzysz na świat, że nie możesz na przykład mówić, nie możesz, no nie wiem, ja tak to odwiedź, patrzę mm -hmm. na siebie, że nie mogę na przykład mówić, że a, na tym świecie to się teraz dzieje i w ogóle tak, tyle tak, zła tak. i tak dalej, i tak dalej, bo tak jakby to trochę pokazuje, że i ja jestem za to odpowiedzialna. Nawet pokazuje cię tak trochę, że się wywyższasz, tak, że och, na tym świecie to się dzieją takie rzeczy tak. i w ogóle jak tak można, nie, ale ja jestem w kościele i w ogóle i to gdzieś tworzysz taki mm. po prostu mur, nie, między tak. kościołem a, a, a światem, nie, tak sobie myślę teraz o tym, jak mówimy, że wydaje się to takie z jednej strony oczywiste, nie? Ale z drugiej strony Na to, jak to było się. przedstawione, to jakoś tak mega, mega tak, poruszające, to tak, nie? To no. Także... No. no to co Wam powiedzieliśmy, no to powiedzieliśmy Wam w 20 minut. Kardynału... 20 może, że tyle mówimy. Znaczy, no o samej trzeciej fali, nie? To z czas skończyć. <noise> tak, a kardynał Ryś. Pewnie nie mówimy tak ciekawie kardyn kardynał. Tak, a kardynał Ryś mówił o tym y przez trzy godziny, poruszał wiele więcej wątków i w ogóle bardzo mocno zaznaczył a, też te jest właśnie. To super. E, no. rozeznanie, nie? że gdzieś te wszystkie adhortacje no, w 75 był, no. była jedna adhortacja w 88 ta właśnie Chrystian Fidelis i że tu naprawdę minęło 30 40 lat jak, jak nie prawie 50 nie o tych rzeczy nie? i on zadał takie pytanie no, czy na pewno kościół dobrze Rozeznał ten czas, czy kościół idzie w tym duchu, gdzie to było po prostu rozeznane po soborze, nie? czy gdzieś to po prostu też nie umarło. No to takie mocne gdzieś stwierdzenie, nie, też dużo nawiązywał do tego, co się teraz w kościele dzieje. Tak, o trochę mówił o, o punktach, które będą poruszane na tym, no i to też będzie ważne dla świecki w kościele. Ale to, co chyba jest teraz takie mhm. na zakończenie super kluczowe, to to, że jeżeli zastanawiasz się jeszcze, czy jesteś przez Boga wybrany i posłany, to jeżeli masz chrzest, to na 100% jesteś. Tak. Bo to też było tak super fajnie zaznaczone, że moment Twojego posłania to jest moment Twojego chrztu. Mhm. I, I od momentu sztu, to jest taki moment, kiedy jesteś wybrany, posłany, i po prostu. Tak. To już tu lecisz, nie? Jak Więc masz... już nie musisz mieć żadnego wiesz, innego pozwolenia, mm. gleitu, albo zastanawiać się, tak. czekać na moment wybrania, tylko jesteś. To nie jest kwestia, że ktoś ci pozwoli, że ktoś ci wyprorokuje, że ktoś ci powie, tak. że ktoś ci pozwoli, chyba powtarzam pozwoli, tylko że to jest kwestia to, co dostaliśmy na Chrzcie Świętym. Dokładnie. Więc dziękujemy bardzo za wysłuchanie całego tego odcinka, gdzie dziękujemy. padało masę bardzo ciężkich i trudnych nas. Polecamy jeszcze może raz książkę. Może on jest dla osób, które się jakoś szczególnie bardziej może interesują, a może jak ktoś się mnie interesuje, to mhm. też było owocne. Tak. Bo nie wiem, czy kogoś to nie wynudziło, ale znaczy, się znać znać w komentarzach. jesteś wybrany. Powiem teraz, tak. powiem teraz jedno. Nie, już zakończmy. Powiem teraz jedno, jedno zdanie, i jeśli doszedłeś do końca, to napisz te zdanie w komentarzach. O, to, dobra, dobra jak To nie. Będzie. nie nadajesz się, czyli się nadajesz. Amen. Buziaczki. Amen. Pa! pa!